Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego szóstego modułu kursu Podstawy sporządzania ciast piekarskich. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Ciasta mieszane sporządza się metodą na żurku w przypadku produkcji ciast z przewagą mąki żytniej lub przy zbliżonej ilości obu mąk. Pieczywo otrzymane w ten sposób ma łagodne walory smakowo-zapachowe. Przy wykorzystaniu tej metody, zamiast półkwasów o małej wydajności, używa się półkwasów wolnych, tak zwanych żurków. Które mają bardzo luźną konsystencję i wydajność od 300 do 400%. Żurek poddawany jest bardzo długiej fermentacji, 16 do 24 godzin w temperaturze 24 do 26 stopni Celsjusza. Odnawianie takiego półkwasu odbywa się przez odbieranie jednej piątej masy żurku na zaczątek do następnego cyklu fermentacji. W żurku rozwijają się bakterie mlekowe i drożdże kwasowe. W pierwszym etapie do 12 godzin fermentacji rozmnażają się głównie drożdże. Fermentacja żurku jest bardzo burzliwa. W drugim etapie zaczynają się rozmnażać bakterie kwasu mlekowego, co wpływa na wzrost kwasowości. Mąka żytnia dozowana jest do żurku i kwasu. Mąka pszenna natomiast dozowana jest do ciasta właściwego. Drożdże mogą być dozowane do kwasu lub do ciasta właściwego. Wady prowadzenia ciast mieszanych metodą na żurkach to: duże zapotrzebowanie nadzieże i długi czas fermentacji, co uniemożliwia realizację nagłych zamówień. Zaletami prowadzenia ciast mieszanych metodą na żurkach są: łagodne walory smakowo-zapachowe pieczywa, dobra zwięzłość miękiszu oraz duża stabilność fermentacyjna żurku. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.